A się dzieje, jakie WotMyFy plusowy, co wy piszecie? Coming later this year, Shadowlands Season 4. Season 4? We're excited to announce that we're going to shake things up in Mythic Plus and raiding in Season 4. We'd like to change up Mythic Plus dungeon pools so that it would include 8 dungeons that span the last 4 expansions. 4 ostatnie expansje. Czyli czekajcie, czyli... Aha, czyli do woda, tak? Dobrze liczę? Shadowlands, BFA, Legion, WoT. Tak, faktycznie, WoT. 2 dungeons from Warlords of Draenor. Okej, okay, to tak. No ciekawe, tak ekspert tak wychodzą spoza takich schematów troszkę. I można głosować. Można głosować, jakie Mythic plusy. Wow! No to jest dosyć chyba nietypowe, bym powiedział. Wow, okej. Okay. Ja bym osobiście głosował z tych, to tak. Auchidoin. A, to jest to, to było w miarę spoko. Bloodmouth, Slugmines nie lubię. Everbloom, okej. Okay. Grimrail Depot, cudowny dungeon, tylko nie wiem, czy w Mythic Plus by się fajnie sprawdził. Shadowmoon Burial Ground, zajebisty dungeon, ten, na ten bym głosował. Skyridge był... też w miarę spoko, tylko też nie wiem, czy go jakoś specjalnie w Mythic Plusach widział. Może przez to, co się dzieje tam pomiędzy, że tak powiem, jak są te pushbacki. I co? I Upper Blackrock... Upper Blackrock Spire! Jesus! Tego to ja w ogóle już nie pamiętam, ale faktycznie oni to odnowili w wodzie. O cholera, tego to ja już nie robiłem miliard lat. Ale to ciekawe, we're imagining adding a progenitor themed affix system to infuse some new mechanical twist into Castle Nafria? Sanctum is sepulcher. Okay? It would... our intention here would be to make all three raids relevant in Season 4. What? So with increased difficulty and more powerful levels of raid loot dropping throughout all of them. O, co jest dopiero ciekawe? Ej, to jest dopiero manewr! Czyli w tym sezonie czwartym nietypowym Shadowlandsowym wszystkie rajdy z Shadowlandsów będą naraz jakby viable. Wow! Ty, to jest bardzo ciekawe. Ale takie bym powiedział? Nie... Nietypowe? Niespodziewane? Ale chyba fajne. Ciekawe, jakby... To, bo to jakby, chyba tutaj intencja jest w dużej mierze taka, żeby... Ten, bo wiecie, jak jest ten content drought pomiędzy dodatkami, to jakby tam jest zazwyczaj, no, powiewa nudą, nie? A tutaj chyba jest intencja taka, żeby zrobić ten, właśnie w czasie tego content droughtu, pomiędzy ostatnim patchem dodatku, a nowym dodatkiem, żeby zrobić ten taki dodatkowy, ten sezon, gdzie się dzieje taki, właśnie gdzie jest ten taki twist, gdzie się dzieją takie właśnie ciekawe rzeczy, że wszystkie rajdy nagle, tu jakieś nowe te, rotacje, dochodzą jakieś dungeony, jakieś te, żeby po prostu było ciekawie, żeby to taki zwariowany trochę ten sezon. To jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe i powiem szczerze, sam pomysł mi się podoba. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie w praniu. Bardzo jestem tego ciekawy. Jestem ciekawy też, czy to oznacza, jeśli oni coś takiego planują, to ciekaw jestem, czy to oznacza, że nowy dodatek jest jeszcze daleko przed nami. Tak z tej strony sobie teraz pomyślałem. Myślicie, że to oznacza to, że jakby, że jeżeli oni czymś takim się zajmują, to znaczy, że to jest naprawdę jeszcze długa sprawa tego dodatku? Bo może tak być. Może tak być. Tym niemniej, naprawdę... Nie wiem, pomysł mi się podoba. Pomysł mi się podoba bardzo, muszę powiedzieć. Pomysł mi się podoba bardzo, ale raz jeszcze zobaczymy, jak on... Ale to... Bo wiecie, bo po prostu to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że ten okres, który zazwyczaj już był taki, wiecie, taki... już nuda, już dosyć tego dodatku, już idźmy dalej. Tu się jakieś rzeczy, kurde, zwariowane będą działy. Nie no, fajnie, naprawdę, nie, fajnie. Podoba mi się. Ciekaw jestem, jak to będzie. Tak, zaprawdę, ja zdecydowanie, jeżeli jakby tak mamy na to patrzeć, to ja zdecydowanie wolę, żeby ten dodatek potrwał dłużej właśnie z czymś takim i żeby następny był dopracowany, jakby dzięki temu okresowi, który Blizzard sobie kupi w ten sposób. No, niejako kupi, tak? Nie no, spoko, fajnie, nie, kurde, no okej, to props, ale zobaczymy.